Ida Nowakowska, znana prezenterka telewizyjna, która od 2018 roku była związana z TVP, ogłosiła swoje odejście z programu Pytanie na Śniadanie. Przez wiele lat była twarzą tego popularnego programu śniadaniowego, współprowadząc go najpierw z Łukaszem Nowickim, a później z Tomaszem Wolnym. Jej decyzja o opuszczeniu programu zbiegła się z okresem zmian w telewizji polskiej, które dotknęły również innych prezenterów i programów. W rozmowie z portalem Wirtualne Media, Ida Nowakowska wyjaśniła, że nigdy nie posiadała stałej umowy z TVP, lecz wybierała projekty, które były dla niej najbardziej interesujące. Dodała, że jej współpraca z programem Pytanie na Śniadanie zakończyła się po tym, jak Cezary Więksa, jeden z kluczowych współpracowników programu, przestał być z nim związany. Mimo zmian, Nowakowska nie wyraziła żalu ani rozczarowania, wskazując na nowe możliwości i projekty, w tym polsko-amerykański projekt, w który obecnie się angażuje, oraz działalność charytatywną. Nowakowska była jedną z kilku znanych twarzy TVP, które ostatnio opuściły Pytanie na Śniadanie. Oprócz niej, z programu odeszła również Małgorzata Obczowska. W programie pojawili się nowi prezenterzy, w tym Robert Stokinger i Joanna Górska oraz Klaudia Carlos i Robert Elgendy, a zapowiedziano także pojawienie się kolejnej tajemniczej pary prezentującej. Decyzje te odzwierciedlają szersze zmiany w telewizji polskiej i kierunki, jakie nadawca obrał w swojej polityce programowej. Wszystko to wskazuje na to, że TVP przechodzi okres transformacji, który może mieć wpływ zarówno na treść, jak i formę prezentowanych programów. Dla fanów Pytania na Śniadanie, jak i samych prezenterów, jest to czas nowych wyzwań i zmian, zarówno w zakresie kariery zawodowej, jak i osobistych zainteresowań. Fani w komentarzach pod postem Nowakowskiej wyrazili smutek i tęsknotę za jej obecnością w programie. Wiele z nich zawierało osobiste wyrazy podziwu dla jej pracy i energii, jaką wnosiła do Pytania na Śniadanie. Komentarze takie jak: Ida, brakuje ciebie w Pytaniu, i Tomka, nie ma co już oglądać, bez was nie mam zamiaru, czy będę bardzo za panią tęskniła oglądając Pytanie na Śniadanie. Proszę dawać znać, gdzie można się z panią znowu zobaczyć, świadczą o silnym związku, jaki Nowakowska zbudowała ze swoimi widzami. Nowakowska zareagowała na te komentarze ikoną złamanego serca, co sugeruje, że jej odejście z programu również mocno ją dotknęło. Wydaje się, że zarówno dla niej, jak i dla jej fanów, ta zmiana jest momentem refleksji i adaptacji do nowej sytuacji w jej karierze telewizyjnej. Dla fanów Nowakowskiej, jak i dla samej prezenterki, jest to okres przejściowy, w którym muszą przyzwyczaić się do jej nieobecności w Pytaniu na Śniadanie i z niecierpliwością oczekują na informacje o jej kolejnych projektach i przedsięwzięciach zawodowych. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.